Jest początek XX wieku. Nowy Jork staje się właśnie obok Londynu największym światowym centrum finansowym oraz kulturowym. To tutaj mieszkają najbogatsi i najbardziej wpływowi ludzie ówczesnego biznesu. Prawdziwe legendy jak Andrew Carnegie, J.P. Morgan, John Rockefeller czy William Randolph Hearst, o którego życiorys oparty będzie scenariusz filmu Obywatel Kane, powstały nieco ponad 30 lat później. Dzieło to uznawane jest za jeden z najlepszych filmów w historii kinematografii. Miasto przeżywa prawdziwy boom gospodarczy oraz demograficzny. Każdego dnia napływają do niego tysiące imigrantów z całego świata. Głównie z Irlandii, Imperium Rosyjskiego, Niemiec oraz Włoch. To właśnie w tych czasach do Nowego Jorku miał przypłynąć z Sycylii młodziutki i powieściowy Vito Corleone, słynny ojciec chrzestny. W 1904 roku otwarte zostały pierwsze stacje nowojorskiego metra. W budowie znajduje się Singer Building, ówcześnie najwyższy budynek świata, mierzący 187 metrów. Oprócz niego w budowie są całe kwartały nowych ulic w praktycznie wszystkich dzielnicach. Jedna wielka budowa, która miała pomieścić nowo napływających imigrantów oraz przybyszy z całych Stanów Zjednoczonych w celach zarobkowych. Wielu z nich znajduje pracę m.in. w szybko rozwijającej się branży finansowej. Nowojorska giełda uważana była wtedy za dobre miejsce pod inwestycją oszczędności. Popularnym sposobem było przekazywanie oszczędności funduszom powierniczym, tak zwanym trustom, podmiotom inwestycyjnym, często połączonym z kilku banków. Hossa na indeksach powodowała, że firmy brokerskie udzielały sobie wzajemnie pożyczek, a jako zabezpieczenie używały posiadanych akcji giełdowych. Mało było elementów kontrolujących branżę finansową, a dobra pasa trwała w najlepsze. Indeks Dow Jones osiągnął na początku 1906 roku ówczesny ATH, przebijając granicę 100 punktów. Potem rynek przeszedł w fazę drobnej korekty. Korekta ta znacznie pogłębiła się 18 kwietnia 1906 roku, kiedy to wystąpiło wielce niespodziewane wydarzenie. Prawdziwy czarny łabędź, trzęsienie ziemi w San Francisco o sile 7,8 w skali Richtera. Zniszczyło ono znaczną część miasta, wskutek czego dach nad głową straciło około 300 tysięcy osób. Był to cios dla gospodarki, nawet tak silnie rozwijającej się jak amerykańska. San Francisco było największym miastem zachodniego wybrzeża, centrum finansowym i kulturalnym Kalifornii. W kilka chwil legło w gruzach. Indeksy giełdowe już do końca roku pozostały w tendencji spadkowej. Indeks Dow Jones na przełomie 1906 i 7 roku znajdował się w okolicach 85 punktów, 17,5% poniżej ATH ze stycznia. Następnie indeks odrobił część strat i pozostał w trendzie bocznym w okolicach 95 punktów. Trend taki utrzymał się aż do 14 października 1907 roku. Wśród wielu mieszkańców, którzy dorobili się na dobrej koniunkturze gospodarczej w Stanach, było dwóch braci Heinze. Augustus Heinze, założyciel United Copper Company, firmy wydobywającej miedź z kapitalizacją ówczesnych 80 milionów dolarów, co jest ekwiwalentem około 2,5 miliarda dzisiejszych dolarów. Drugi z braci był Otto Heinze, właściciel domu brokerskiego Gross & Kleberg. Wymyślił on strategię manipulacji ceną United Copper. Zauważył, że wiele akcji należących do Heinzów została pożyczona przez inwestorów liczących na spadki cen akcji. Gdyby cena spadła, mogliby oni odsprzedać pożyczone akcje za niższą cenę i dzięki temu zainkasować różnicę z domu brokerskiego dzięki krótkiej sprzedaży. Tak wyglądała pierwotna forma shortowania na giełdzie. W poniedziałek 14 października Otto Heinze rozpoczął agresywne skupowanie akcji United Copper poprzez swój fundusz Otto Heinze & Company. Przez cały dzień cena skoczyła z 39 do 52 dolarów za akcję. We wtorek rano dom brokerski Otto Heinze Gross & Kleberg wystosował wezwanie do graczy z krótkimi pozycjami do zwrotu pożyczonych akcji. Po otwarciu giełdy cena akcji United Copper urosła aż do 60 dolarów. Wydawałoby się, że plan wypalił, a bracia Heinze na manipulacji ceną zgarną fortunę. Nic bardziej mylnego. Okazało się, że gracze z krótkimi pozycjami mogli znaleźć mnóstwo ofert sprzedaży akcji United Copper ze źródeł innych niż braci Heinze.
Handel akcjami odbywał się na New York Carb Exchange, czyli dosłownie nowojorskiej wymianie krawężnikowej. Ludzie, którzy nie mogli lub nie chcieli handlować akcjami poprzez domy brokerskie, spotykali się pod siedzibą nowojorskiej giełdy i dosłownie handlowali na ulicy. New York Carb Exchange 22 lata później przerodzi się w American Stock Exchange. The Wall Street Journal napisał później, że nie było jeszcze tak dzikich scen na krawężniku jak tego dnia, co potwierdzają najstarsi weterani giełdowi. Otto przeliczył się, a przerażeni inwestorzy masowo wyprzedawali akcje firmy. Do końca wtorkowych notowań cena spadła z 60 do 30 dolarów. Spadek o połowę zachęcił do kolejnej wyprzedaży akcji. W środę kurs akcji spadł z 30 do zaledwie 10 dolarów. Spadek o ponad 60% jednego dnia. Bracia Heinze byli zrujnowani. W czwartek 17 października rano giełda zawiesza Otto Heinze & Company, a dom brokerski Gross & Kliberg musiał ogłosić bankructwo. Bank Augustusa Heinze State Savings ze stanu Montana ogłasza niewypłacalność. Bank ten trzymał akcje United Copper jako zabezpieczenie niektórych pożyczek. Augustus zmuszony jest również odejść z zarządu Mercantile National Bank, dla którego State Savings działało w formie pośrednika przelewowego, tak zwanego banku korespondencyjnego. Odszedł przed przerwą na czwartkowy lunch, jednak nie pomogło to w masowym wycofywaniu pieniędzy przez klientów w obawie przed ewentualnym bankructwem całej instytucji. Rozpoczęła się panika bankowa i masowa wyprzedaż wszelkich akcji powiązanych z braćmi oraz wspólnika Augustusa Charlesa Morse'a, do którego należały National Bank of North America oraz New Amsterdam Bank. Sytuacja nie zmieniła się w piątek. Środki wypłacane z banków Heinze'ów wciąż trafiają do innych nowojorskich banków. Niepokojący wydaje się fakt, że inwestorzy zaczynają wyciągać swoje środki z trzeciego największego trustu w mieście, Knickerbocker Trust Company. W opinii ulicy istnieje podejrzenie, że ich członek zarządu, Charles Barney, może być powiązany z Augustem Heinze i Charlesem Morse'em. W trakcie weekendu w obawie przed skutkami dla całej branży finansowej, jakich może wywołać zła reputacja braci Heinze, nowojorskie konsorcjum bankowe New York Clearing House zmusiło ich do rezygnacji ze wszystkich interesów związanych z bankowością. W poniedziałek 21 października rano zarząd Knickerbockera poprosił Barneya do ustąpienia ze stanowiska. Nieco później National Bank of Commerce ogłasza, że zaprzestaje współpracy z Knickerbockerem. 22 października wybucha panika wśród inwestorów wciąż trzymających środki w truście Knickerbocker. New York Times napisał, że na miejsce jednego klienta wchodzącego do siedziby za nim wchodziło 10 następnych. W ciągu 3 godzin od otwarcia klienci wypłacili 8 milionów dolarów, co jest ekwiwalentem około 250 milionów dzisiejszych dolarów. Jeszcze przed przerwą na lunch trust zmuszony był zawiesić swoją działalność. Po tej wiadomości nowojorskie banki oraz trusty znacząco ograniczyły możliwość udzielania nowych pożyczek. Oprocentowanie kredytów dla brokerów poszybowało w górę i osiągnęło poziom 70%. Brak możliwości uzyskania kredytowania spowodował ograniczenie finansowania operacji giełdowych. Indeksy giełdowe osiągnęły wartości widziane ostatnio w grudniu 1900 roku. Panika objęła większą część amerykańskich trustów, w tym dwa największe, Trust Company of America oraz Lincoln Trust Company. Cały rynek giełdowy został zachwiany. Urodzony w 1837 roku John Pierpont Morgan w momencie wybuchu paniki giełdowej 1907 roku był największym finansistą na świecie oraz obok Johna D. Rockefellera i Andrew Carnegie najbogatszym człowiekiem globu. Posiadał największe zasoby, największe koneksje oraz największe doświadczenie. 14 lat wcześniej, w 1893 roku, uratował sytuację z poprzednią paniką giełdową. Pierwsze informacje na temat napiętej sytuacji rynkowej dotarły do niego późną sobotnią nocą 19 października.
Postanowił od razu wrócić do Nowego Jorku ze stanu Virginia, w którym przebywał. W niedzielę rano w bibliotece przylegającej do swojej kamienicy przy skrzyżowaniu Madison Avenue i 36 Alei postanowił zorganizować spotkanie dla przedstawicieli największych trustów i banków w Nowym Jorku, by zaradzić problemowi i powstrzymać ewentualny krach giełdowy. Wspólnie zajrzeli do ksiąg rachunkowych Knickerbocker Trust Company i stwierdzili, że jest on niewypłacalny. Postanowili nie interweniować w jego obronie. Jego upadek spowodował jednak zwiększenie paniki i efekt domina uderzający w kolejne trusty. We wtorkowe popołudnie 22 października prezes zarządu największego trustu, Trust Company of America, poprosił Morgana o pomoc w zachowaniu płynności finansowej. Jeszcze tego samego dnia największy finansista Ameryki spotkał się z Georgem Bakerem, prezesem First National Bank, Jamesem Steinmanem, członkiem zarządu National City Bank of New York, w przyszłości znany jako Citibank, oraz sekretarzem Skarbu Stanów Zjednoczonych, Georgem Cortreyu. Cortreyu obiecywał zdeponować w nowojorskich bankach środki rządowe, zwiększając ich płynność. Pod koniec dnia skończony szybki audyt wykazał, że Trust Company of America jest w dobrej sytuacji finansowej. W środę 23 października miało miejsce kolejne masowe wycofywanie depozytów z nowojorskich trustów. Morgan pracował wspólnie ze Steinmanem oraz Bakerem nad jak najbardziej efektywnym upłynnieniem aktywów Trust Company of America, by można było spłacić kolejnych depozytariuszy. Trust przetrwał kolejny dzień. Było jednak wiadomo, że w czwartek 24 października potrzebne będzie dodatkowe wsparcie finansowe. Podczas kolejnego, tym razem nocnego spotkania przedstawicieli branży finansowej ustalono, że Trust Company of America otrzyma kredyt w wysokości 8,25 miliona dolarów. Z samego czwartkowego rana sekretarz skarbu Cortreyu wpłacił około 25 milionów dolarów do kilku nowojorskich banków. John D. Rockefeller, gdy dowiedział się o efekcie domina i ryzyku, jakie było z tym związane, zdeponował 10 milionów z własnych środków w National City Bank oraz zadzwonił do Melvilla Stone'a, przedstawiciela Associated Press, by ten przekazał komunikat, że płynność Trust Company of America gwarantowana jest połową jego majątku. Bank Steinmana miał dzięki wpłacie Rockefellera największe rezerwy ze wszystkich banków w mieście. Pomimo zastrzyku gotówki, nowojorskie banki były niechętne do udzielania pożyczek wspomagających obrót giełdowy. Akcje zaczęły gwałtownie spadać. O 13.30 Ramson Thomas, prezes nowojorskiej giełdy, przekazał osobiście J.P. Morganowi, że jest zmuszony przerwać sesję. Otrzymał odpowiedź, że przerwana sesja doprowadzi do katastrofy. Na 14 Morgan zwołał kolejne spotkanie, tym razem w swoim biurze. Zebranym przedstawicielom nowojorskiej finansjery oznajmił, że jeżeli w ciągu 10 minut nie uda się zebrać 25 milionów dolarów, to upadnie aż 50 domów brokerskich. W ciągu 15 minut 14 prezesów banków obiecało wpłacić łącznie 23,6 miliona dolarów, by nie dopuścić do przerwania sesji. Pieniądze wpłynęły na giełdę o 14.30. O 15 udało się zamknąć sesję zgodnie z harmonogramem. Kolejny dzień, w którym udało się uniknąć finansowej katastrofy. W piątek sytuacja nie uległa zmianie. Po kolejnym spotkaniu z bankierami udało się zebrać zaledwie 9,7 miliona dolarów do podtrzymania płynności. Wolumen obrotów spadł o 33% względem czwartkowej sesji. Giełda z trudem dotrwała do dzwonka zamykającego sesję. Morgan, Steinman, Baker i pozostali bankierzy nie byli w stanie prowadzić zbiórki pieniędzy w nieskończoność. Środki kończyły się nawet w Departamencie Skarbu. Konieczne było odbudowanie zaufania społecznego do instytucji bankowych i uspokojenie inwestorów. W piątek wieczorem powstały dwie komisje bankierów. Jedna do wpłynięcia na lokalne duchowieństwo, by podczas niedzielnej mszy uspokoić nowojorskich parafian. Druga do przekazania prasie informacje na temat wdrażanego pakietu ratunkowego oraz jego potencjalnemu pozytywnemu wpływowi na rynek finansowy. Sekretarz skarbu Cortreyu wyznał prasie, że jego powrót do Waszyngtonu oznacza, że najgorsze już minęło. W
Poniedziałek rano nowojorskie konsorcjum bankowe wyemitowało 100 milionów dolarów w certyfikatach depozytowych, przeznaczając je do obrotu międzybankowego. Nastroje się poprawiły. Wpływ duchowieństwa oraz prasy okazał się pozytywny dla rynku. Udało się zachować płynność giełdy. Kryzys został jednak zażegnany tylko na chwilę. W niedzielę 27 października miasto Nowy Jork poinformowało wspólnika J.P. Morgana, George'a Perkinsa, że jeśli do 1 listopada nie uda się zgromadzić 30 milionów dolarów, miasto zbankrutuje. J.P. Morgan, zdając sobie sprawę z faktu, że bankructwo Nowego Jorku mogłoby być tragiczne w skutkach dla amerykańskiej gospodarki, postanowił wykupić obligacje miejskie na wartość 30 milionów dolarów, pomagając uniknąć bankructwa. Kolejny kryzys został zażegnany, jednak szybko pojawił się kolejny problem. Jedna z największych firm brokerskich, Moore & Schley, była mocno zadłużona i groziła jej upadłość. Firma zaciągnęła pożyczki na wysoką kwotę, używając akcji spółki węglowej TCNI jako zabezpieczenia. Ryzyko kolejnego spadku cen akcji spowodowało, że pożyczkodawcy chcieli przedterminowego spłacenia zadłużenia. Gdyby doszło do niewypłacalności, upadłyby zarówno Moore & Schley i TCI. Firmy na tyle duże, że mogły zatopić ze sobą całą giełdę i system finansowy Stanów Zjednoczonych. By zapobiec upadkowi firm, J.P. Morgan w sobotę 2 listopada zwołał kolejne spotkanie w swojej bibliotece. Zebrani wpadli na pomysł, by TCNI zostało przejęte za 90 dolarów za akcję przez US Steel Corporation, jedną z największych firm produkujących stal na świecie, a jednym z jej założycieli był sam organizator spotkania, J.P. Morgan. Firma miała też udzielić pożyczki na wysokość 5 milionów dolarów Moore & Schley. Do wieczora porozumienie nie zostało jednak osiągnięte, a pomysł został odroczony. Na horyzoncie pojawił się kolejny poważny problem. Istniało ryzyko, że Trust Company of America i Lincoln Trust nie przetrwają poniedziałkowego otwarcia rynku. Uczestników spotkania w bibliotece podzielono na trzy grupy. Zarządy banków w pokoju wschodnim, kierownictwo trustów w zachodnim, Morgan oraz osoby bezpośrednio zajmujące się problemem Moore & Schley usiedli w biurze bibliotekarza. Tam Morgan oznajmił, że pomoże Moore & Schley, jeżeli duże trusty wykupią solidarnie mniejsze firmy, którym grozi upadek. Rozmowy cały czas nie przynosiły porozumienia pomiędzy zgromadzonymi. O 3 w nocy około 120 przedstawicieli banków i trustów zebrało się, by wysłuchać raportu o stanie upadających trustów. Trust Company of America było bliskie niewypłacalności, a Lincoln Trust Company brakowało około miliona dolarów do pokrycia wszystkich depozytów. W trakcie dyskusji jeden z bankierów zorientował się, że Morgan zamknął ich wszystkich w bibliotece na klucz, który schował, by wymusić na nich jakieś rozwiązanie. J.P. Morgan powiedział przedstawicielom trustów, by ci udzielili pożyczki na 25 milionów dolarów mniejszym trustom, w przypadku gdy nie chcą ich przejąć w całości. Po znacznych naciskach około 4:45 nad ranem udało się namówić nieoficjalnego przywódcę trustów do podpisania umowy. Chwilę po tym umowę podpisała reszta przedstawicieli. Morgan dopiero wtedy pozwolił wszystkim rozejść się do domów. Przez niedzielne popołudnie i wieczór J.P. Morgan wraz z Bakerem, Stillmanem, Garym Clayem i Henrym Frickiem z US Steel pracowali w bibliotece nad sfinalizowaniem umowy przejęcia TCNI. Umowę udało się rozpisać, na przeszkodzie stawała jednak ustawa antymonopolowa Shermana, która zabraniała fuzji lub przejęć tak dużych firm jak US Steel lub TCNI. Frick i Clay nocą udali się do Białego Domu, by przekonać prezydenta Theodora Roosevelta, aby odrzucił ustalenia ustawy Shermana. Sekretarz Roosevelta początkowo odmówił spotkania, jednak udało się go przekonać, by spotkać się z prezydentem na godzinę przed otwarciem rynku. Roosevelt ostatecznie wyraził zgodę na przejęcie, a spotkanie podsumował tymi słowami: było konieczne z mojej strony, aby tę decyzję podjąć błyskawicznie, jeszcze przed otwarciem giełdy.
Sytuacja w Nowym Jorku miała to do siebie, że każda godzina mogła być decydująca. Nie uważam, że ktokolwiek mógłby mnie sprawiedliwie krytykować za niesprzeciwienie się przejęciu w takich okolicznościach. Informacja pozytywnie wpłynęła na rynek. Udało się uniknąć kolejnej fali kryzysu. Panika roku 1907 spowodowała recesję gospodarczą. Odnotowano rekordową ilość bankructw wśród przedsiębiorców. Produkcja przemysłowa spadła o 11%, import o 26%, bezrobocie wzrosło z 3 do 8%. Rozpoczęła się ogólnokrajowa debata na temat reform, które miałyby na celu zapobiegać podobnym sytuacjom na rynkach finansowych. W maju 1908 roku Kongres Stanów Zjednoczonych przegłosował ustawę Aldrich Vreeland, w ramach której powołano Narodową Komisję Monetarną. Miała ona dokładnie zbadać przyczyny paniki i zaproponować rozwiązania legislacyjne w zakresie regulacji systemu bankowego. Senator Nelson Aldrich z ramienia Partii Republikańskiej, który był prezesem komisji, wyjechał na 2 lata do Europy, by przyjrzeć się dokładnie, jak działa tamtejszy system bankowy. W Stanach do tego czasu nie istniała taka instytucja jak bank centralny. Zauważono, że to dzięki temu kraje europejskie miały możliwość regulacji podaży pieniądza w okresach niskich rezerw. W listopadzie 1910 roku Aldrich zwołuje potajemną konferencję z dala od miejskiego zgiełku Nowego Jorku na opuszczonej wyspie Atlantyku. Historia ta brzmi niczym najbardziej kreatywna teoria spiskowa. Grupa najbardziej wpływowych bankierów ukradkiem nocą wymyka się z Nowego Jorku prywatnym pociągiem i docelowo dociera na opuszczoną wyspę, gdzie spisują wspólnie raport Aldricha, podwaliny amerykańskiego systemu monetarnego. Raport końcowy Komisji Monetarnej opublikowano 11 stycznia 1911 roku. Dyskusja nad wprowadzeniem jej w życie trwała prawie 3 lata. 22 grudnia 1913 roku Kongres uchwalił ustawę powołującą System Rezerwy Federalnej, potocznie zwanej Fed. Prezydent Woodrow Wilson podpisał ustawę, która tego samego dnia weszła w życie. Pierwszym prezesem Fedu został Charles Hamlin, podopieczny J.P. Morgana. Sam Morgan nie dożył uruchomienia systemu rezerw. Zmarł 31 marca 1913 roku. Miał on olbrzymi wpływ zarówno na uratowanie sytuacji z samą paniką 1907, jak i wprowadzeniem późniejszych zmian w systemie, by ograniczyć ryzyko zapaści finansowej w Stanach Zjednoczonych. W lutym 1910 roku czasopismo PAC wydało numer z okładką zatytułowaną Bank Centralny? Dlaczego wuj sam powinien go utworzyć, skoro wuj Pierpont już działa? Stawianie J.P. Morgana na równi z narodową personifikacją Stanów Zjednoczonych dowodzi faktowi, że był on uważany za postać historyczną jeszcze za życia. Panika roku 1907 mogła doprowadzić do zapaści gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Dzięki odpowiednim działaniom przedstawicieli branży finansowej, a przede wszystkim J.P. Morgana, udało się uratować gospodarkę. Wiadomo było, że prywatni przedsiębiorcy nie będą w stanie chronić giełdy własnymi pieniędzmi w przyszłości. Pośrednim efektem paniki było wprowadzenie Fedu. Branża finansowa powoli zaczęła się cywilizować i przypominać tę dzisiejszą, regulowaną. Do zadań systemu rezerwy federalnej należą nadzór nad bankami, prowadzenie polityki pieniężnej, współuczestniczenie w systemie rozliczeń pieniężnych, kontrola nad ilością wyemitowanej gotówki, wprowadzenie gotówki do obiegu, pełnienie roli pożyczkodawcy ostatniej instancji, badania ekonomiczne, edukacja ekonomiczna, pełnienie funkcji banku państwowego. Fed mimo tego nie uratował amerykańskiej giełdy podczas krachu w 1929 roku, a Stany oraz reszta świata pogrążyły się w ogromnym kryzysie gospodarczym. Jednak o tym w innym odcinku.